Ludziska, witam was serdecznie. Mam troszkę luźniejszy tydzień, więc chciałbym się zająć polepszeniem swojego komfortu w pracy, czyli w zestawie, którym na co dzień się poruszam. A o co chodzi, to już za chwilę, zapraszam. Schowałem się troszkę za wiatr, bo dzisiaj wieje, nie wiem czy byście słyszeli. A więc co mnie najbardziej irytuje? No niestety ludzie, którzy jeżdżą na wywrotce, na patelni tak zwanej, wiedzą o co chodzi. Przede wszystkim dla mnie największym problemem numer jeden jest kurz, pył, brud. Czy to na załadunkach, rozładunkach, czy błoto. To jest największa bolączka, uważam, największy minus tej pracy. Bo ciągle coś się brudzi. Oczywiście przy załadunkach, rozładunkach trzeba wsiadać, wysiadać do auta. Otwierasz, uchylasz okno, otwierasz drzwi. Ten cały kurz, czy to śruta, czy węgiel, czy inne zboża, czy nawet żwiry, piachy. Wszędzie na kopalniach się kurzy, na zakładach. No i stąd wszędzie wszechobecny brud i kurz. No i niestety to mnie najbardziej boli i denerwuje. Jak chcę polepszyć ten komfort życia? No oczywiście pierwsza sprawa, muszę zadbać o czyste powietrze w aucie, bo spędzam bardzo dużo czasu, więc trzeba będzie wymienić filtr powietrza kabinowego. Druga sprawa, trzeba zdezynfekować auto. Trzecia sprawa, trzeba jakiegoś ozonu użyć, żeby usunąć wirusy, bakterie, grzyby. No a na początek trzeba posprzątać w kabinie, żeby te procesy wszystkie wykonać, więc za chwilę wam pokażę kilka nowych zabawek, które będę używał w tym odcinku. Zobaczymy jak to się spisze i mam nadzieję, że będzie wam podobał się ten odcinek. Napiszcie w komentarzach jak wy podchodzicie do tego typu spraw, jak wy sobie radzicie z tymi problemami. No i na koniec pobawię się w elektryka, bo to też usprawni moją pracę i zadba o to, bym tego kurzu nie wpuszczał do auta. A o co chodzi, już wam pokazuję. Tutaj znajdziemy moje nowe zabawki. A więc tak, zacznijmy od tego, co ja tutaj mam. Troszkę takich izolujących opasek, samo kurczek tak zwanych. Bez trytytek nie ma roboty, bez większych trytytek nie ma roboty, bez dużych trytytek nie ma roboty. Kupiłem coś takiego. To jest monitor, który przetwarza sygnał z kamery cofania. Kamerka cofania wygląda tak. Można ją zamontować na przewodach, tak jak widzieliście. Znaczy widzicie tutaj, kabel jest na około 10,5 metra, tak żeby dało radę zamontować do auta. Ale ja kupiłem takie przejście na Wi-Fi, żeby jak najmniej kabli ciągnąć i żeby nie robić dziur w aucie, tylko zamontuję kamerę na zewnątrz autka i podłączę do kabla Wi-Fi. Z drugiej strony jest drugie Wi-Fi, które odbiera sygnał, będzie przekazywać do tego monitora, więc to ma usprawnić moją pracę. A po co to? Po to, by nie wysiadać z auta i wsiadać podczas załadunków, rozładunków, żeby mieć podgląd, co się dzieje na naczepie, czy podjeżdżać do przodu, do tyłu, no, żeby po prostu nie wpuszczać tego syfu. Przy okazji kupiłem sobie taki zestawik, precyzyjna lutownica, bo pewnie trzeba będzie jakieś kabelki zlutować. No i kupiłem taką lutownicę standardową. Nie pamiętam, czy to jest inwektorowa, czy jak to się mówi. To jest lutownica transformatorowa. O właśnie, nie inwektorowa. Także też pewnie się przyda, żeby połączenia były trwałe. Więc taki mam plan. Chcę kamerę zamontować z tyłu na dachu auta, by widzieć, co się dzieje na czepie.
No i co? Trzy granaty. Firmy Plak usuwają różne alergeny, bakterie, pleśni, zapachy. To zrobię na włączonym silniku, na największy nawiew. Tam proces jest, każdy sobie może przeczytać, prosta sprawa. Później wymienię filtr. No i ostatnia taka zabawka, która mi pomoże, to jest ozonator, który użyję po to, by też usunąć te wszystkie wirusy, pleśni, bakterie, no i pozabijać nieprzyjemne zapachy. No ale to trzeba zrobić w momencie, kiedy auto będzie wysprzątane, więc zabieram się za sprzątanie. Za mocno to ja się nie rozczulam nad jakimś tam takim sprzątaniem generalnym, to się robi dwa razy w roku i tyle. Więc używam zwykłej mikrofibry i Plaka. Doczyszczę te wszelkie kurze. Pewnie duża część z Was korzystała z takich granatów. Procedura jest dosyć prosta, bo trzeba nawiewy wszystkie otworzyć na maksa, włączyć klimę, zrobić obieg zamknięty, no i umieszcza się z tyłu gdzieś tego granata. Przez 15 minut silnik, wentylator pracuje i rozprowadza nam ten układ po całej klimatyzacji. No i to reaguje z tymi pleśniami, grzybami, jakimiś wirusami, neutralizuje zapachy. Ja te zapachy jeszcze zneutralizuję dodatkowo ozonatorem. Przeczyściłem tu z grubsza, jakoś to już w miarę wygląda. Przerzuciłem się na mleczko tego typu. Później Wam pokażę, bo Plak jednak zostaje taki dziwny osad i nie czyści tak. Te mleczko Plaka dużo jest lepsze, ja uważam. Na ściereczkę się pryska i ściereczką przeciera, jest ok. Upewniłem się, wszystkie te od nawiewów otwory są na maksa otworzone. Palimy motor. Obieg zamknięty to będzie tu. Klima max na wszystkie kratki. No i wstrząknąć, zablokować. Może za blisko siedzenia. I drugi. I uciekamy, bo tu gazuje. Fu. 13.4 do 20 po. A mleczko takie. Bardzo fajne, fajnie czyści te plastiki. Jeszcze jak jest pędzelek, to fajnie można wybrać z tych szczelinek wszystko. Co mówi instrukcja? Ile minut tutaj trzeba byłoby? Używać tego urządzenia. 10-15 minut? Nie rozumiem tej instrukcji. Coś tutaj. Dobra, wrzucimy to na 20 minut i będzie git. Przedłużacz już sobie przygotowałem. Idę zobaczyć, co się dzieje w aucie. Uff, jak tu daje, aż dusi. Wiem, że trzeba zrobić wietrzenie po tym, to naprawdę dusi strasznie. Aż tak podrażnia układ oddechowy. Wiem, na 20 minut. Wiecie co, od razu czuć taki zapach jak po deszczu. No nic, niech się działa. Będzie czyściutko, przyjemnie i miło. Za 20 minut. Za 20.14 wyłączam to. 13.42, więc co tu się dzieje? Ja pitole, jakie to zapachy. Normalnie, centralnie, tak jak po burzy w lecie. No i git. Zobaczymy, jaki to efekt da na dłużej. Przewietrzę tu teraz jeszcze. Wszystko paruje. Ale zapaszek. Tamte granaty były bezzapachowe, bo ja nie lubię
takich tych sztucznych zapachów mocno, więc wziąłem bezzapachowe, a to jest taki efekt świeżości. Dobra, to tyle byłoby tego komfortu w tym odcinku. W którymś następnym zrobię demontowanie tej kamery. No, taki mam zamiar gdzieś tutaj zamontować i żeby nie ciągnąć tych kabli, no ewentualnie jedną gdzieś dziurę zrobię albo przez te odpowietrzenie wpuszczę kabel i tam jest zasilanie do oświetlenia, do tych przełączników. I tak chyba tu będzie najbliżej, żeby nie ciągnąć kabli, nie pruć tapicerki, nie wygłupiać się. Ale mgła. Dobra, dzięki wam za uwagę. Zostawcie swoją opinię w komentarzach, łapy. No i powiedzcie, jak wy sobie radzicie no z takim sprzątaniem, odgrzybianiem, klimatyzacją. Wiem, że część to kierowców nie obchodzi, bo jedzie do serwisu.